kampanię rozwiązań przyjmowych w Polskim Ładzie z perspektywy interesów obywateli, jak też i skuteczności realizowanej polityki mieszkaniowej, możemy podzielić na rozwiązania dobre, niekorzystne i nieprzemyślane. Do pierwszej z tych kategorii możemy z pewnością zaliczyć program Mieszkania do Składu Własnego, który realizuje ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Beneficjentami tego programu są gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, pragnące nabyć mieszkanie przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego. Rozwiązanie to wpisuje się tym samym w szereg wcześniejszych działań podejmowanych przez władze publiczne, takich jak chociażby program Rodzina w Swoim czy też Mieszkanie dla Młodych. Beneficjenci programu Mieszkanie do Składu Własnego otrzymują wsparcie od państwa poprzez gwarantowanie, zabezpieczanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie gwarancji bankowej udzielonego im gwarantowanego kredytu hipotecznego. W tym przypadku osoby fizyczne, które nie miały środków niezbędnych właśnie na pokrycie wkładu własnego, jednak mające możliwość, zdolność do bieżącej spłaty rat kredytu, mogą tym samym pozwolić sobie na nabycie mieszkania w tej formie. Innym z rozwiązań z zakresu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jest tak zwana spłata rodzinna. To rozwiązanie zakłada dofinansowanie rat kredytu hipotecznego dla gospodarstw domowych, którym w trakcie spłacania kredytu urodzi się drugie, trzecie lub kolejne dziecko. Drugim z programów w ramach pakietu mieszkaniowego w Polskim Ładzie jest program Mój Dom do 70 metrów kwadratowych bez ceny formalności. Realizuje go ustawa o zmianie ustawy o prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Niestety, w przypadku tego programu musimy mówić głównie o rozwiązaniach niekorzystnych i nieprzemyślanych. Program ten wpisuje się w dłuższą tendencję liberalizacyjną związaną ze zmianami ustawy prawo budowlane i liberalizacją przepisów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych w przypadku określonych kategorii budynków, które to było wprowadzane kolejnymi nowelizacjami ustawy prawo budowlane z odpowiednio roku 2015 i 2020. Zasadnicze rozwiązanie programu Mój Dom do 70 metrów kwadratowych bez ceny formalności jest możliwość niewystępowania przez inwestora o pozwolenie na budowę w przypadku domów jednorodzinnych o tej właśnie powierzchni. Tym samym ma w tym przypadku zastosowanie procedura tak zwanego złożenia z projektu budowlanego. Niestety, w przeciwieństwie do wcześniejszych ustaw liberalizujących ustawy prawa budowlane z odpowiednio 2015 i 2020 roku, w tym przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma możliwości złożenia sprzeciwu do złożonego projektu. Tym samym pozbawia się inwestora możliwości otrzymania takiego ostatniego sygnału ostrzegawczego, który uchroniłby go przed potencjalną odpowiedzialnością prawną, a jednocześnie nie miał szczególnie złego wpływu na realizację procesu inwestycyjnego. Niekorzystne z perspektywy obywatela może być również dozwolone przez ustawę prowadzenie budowy procesu inwestycyjnego w przypadku tego typu budynku bez wskazania kierownika budowy i bez prowadzenia dziennika budowy. W tym przypadku bowiem inwestor, który siłą rzeczy nie musi być profesjonalistą, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną, zarówno w sferze prawa administracyjnego, karnego i cywilnego. Ustawa przewiduje również, że inwestor będzie musiał złożyć oświadczenie o tym, że realizowana inwestycja ma zaspokoić jego własne potrzeby mieszkaniowe. Oświadczenie to składać będzie on pod rygorem odpowiedzialności karnej aż do 8 lat od spełnienia formalności. Rozwiązanie to należy uznać za nieprzemyślane. W tym przypadku zastrzeżenie w pierwszej kolejności budzi sam fakt powiązany tego oświadczenia z odpowiedzialnością administracyjną, a nie odpowiedzialnością prawną, ale również sam wymiar zagrożenia karą, sama sankcja w postaci aż 8 lat pozbawienia wolności. Rozwiązanie to może być jednak również w praktyce nieskuteczne. Wynika to z faktu, że potencjalną odpowiedzialność karną może podjąć jedynie sam inwestor. Tym samym w przypadku zbycia przez niego inwestycji lub też w przypadku odziedziczenia jej po jego śmierci przez jego spadkobierców, oni już będą mogli użytkować tę nieruchomość w absolutnie dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym również na cele chociażby prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta nie wskazuje również precyzyjnie, w jakim momencie ten zamiar spożytkowania tego mieszkania na własne cele mieszkaniowe miałby wystąpić, czy musi on występować przez cały okres inwestycji, czy też wystarczy, że zamiar ten występować będzie w samym momencie składania oświadczenia. Zapraszam do lektury
analizy dotyczącej rosnącej mieszkaniowości w Polskim Ładzie opublikowanej na portalu Koliber.pl.